Gdzieś na końcu świata dziwna łąka leży. Tam co krok to w krzakach smok zębiska ścieży. Trochę tam jest groźnie i trochę wesoło, tak jak w cyrku albo tak jak w zoo. A to właśnie smoki, to właśnie te smoki. Każdy potężny i w barach szeroki. Każdy smok chowa głowę w marzeń obłoki, bo to najbardziej kochają smoki. Smoki lubią to. Pewnego dnia smoki, jak zwykle zresztą, wylegiwały się na polanie, a żaba robiła na drutach. Nikt nie spodziewał się, że niedługo spokój tego sympatycznego poranka zostanie zakłócony przez dramatyczne i mrożące krew w smoczych ogonach wydarzenia. O! Ojej! Urany! Chłopaki! Ależ tu okropnie brudno. Powiedziała brudno. Okropnie brudno. Ale co się robi, kiedy jest brudno? Zgarnia się śmieci ogonem pod dywan. Gdzie tu znajdziesz dywan, smocza prostoto? Ja się w ogóle nie przejmuję. Takie tam chibarskie gadanie. Cicho, bo cię krokodyl zje. Kiedy coś jest brudne, to trzeba to wyprać. Aha. Wyprać? Wyprać! Hurra! Robimy pranie! Robimy wielkie pranie! Tak, ale do prania potrzebna jest woda. Woda? Woda! Zaraz będzie woda! Również są potrzebne mydliny. Białe czy kolorowe? Jeśli chcemy wyprać do czysta, to białe jak śnieg. Woda do prania. Nie, duże pranie, dużo wody. Tyle chyba wystarczy. Mydlin mamy dość, ale co z wodą? No przyniosłem trochę wody do prania.
Wincenty! Prać! Prać! Kiedy smoki na polanie urządzają wielkie pranie, wody leją się strumienie, wszędzie mokro jak w basenie. Jest! Czy to żaba, czy to rybka, jeśli nie jest dosyć szybka, może zostać dziś ubrana, lekko zlęta i skutana. Wszystko co żyje w krzaki się kryje, bo smoknie patrzy, wykąpie, wybierze, wymyje. Czy to trąbka, czy saksofon, kamień, hamak lub mikrofon, to dla smoków bez różnicy, bo to prania miłośnicy są. Żyje, w krzaki się kryje, bo słownie patrzy, wykąpie, wybierze, wymyje. Czy to trąbka, czy saksofon, kamień, hamak lub mikrofon, to dla smoków bez różnicy, bo to prania miłośnicy są. Chyba wystarczy. A co zrobimy z wodą? Może najlepiej ją wypijcie. Cicho, bo cię krokodyl zje. O! Dzień dobry. Nazywam się Krokodyl. Czy nie widzieli państwo przypadkiem mojej rzeki? Pana rzeki? Jeszcze rano była na miejscu, tam. Ale kiedy wróciłem ze spaceru, już jej nie znalazłem. To dla mnie ogromny kłopot. Antoni, przeproś pana i natychmiast oddaj rzekę. Przepraszam, oczywiście. W jednej chwili. Ja nie wiedziałem, że makrauchy nie potrafią tak szybko pływać. Czy sądzą panowie, że rzeka wróciła do dawnego koryta? O, z całą pewnością. A zatem dziękuję i do zobaczenia. Z całą pewnością tego nie można powiedzieć, ale chyba tak. Pst, pst, pst. Poszedł. Urany, chłopaki! Urany! Ej ty! Zostaw mój talerz! Ogonek! Urany! Wsadź rękę do wody! Ojej!
Czy panowie przygotowują się do pracy w cyrku? Czasami też tak myślę. Niepokoję panów, albowiem rzeka niestety jeszcze do mnie nie wróciła. Najdroższy, wróci na pewno. Niech pan tylko zabierze stąd tę małże. A, spróbuję, ale do tego potrzebna jest mi... woda. Woda? A to oczywiście, to już się robi. Mamy dużo wody, tylko trzeba nosem. Ja, Antoni, zabierz stąd wodę. O! Czy nie zabierz, to i sami nie wiecie, czego chcecie. Szybko pływasz. Dziękuję. To wszystko przez was. Jak ja wyglądam? Moje skarpetki. Kołnierzyk też nie wygląda. Najlepiej. Ach tak. Wszyscy przeżyli straszne chwile. Ale ona oczywiście jest najbiedniejsza. Cicho, cię krokodyl zje. Nie płacz. Przecież nic się nie stało. Możemy to wszystko wyprać. Wyprać? Wyprać! Przyniosę wodę. Oj, dużo wody. Wody nam wystarczy. To był rzeczywiście dla smoków trudny dzień. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Smoki nauczyły się prać i zawarły nową przyjaźń, a to przecież bardzo ważne.